Ponad miesiąc temu rozmawialiśmy i mówiłeś, że czekasz na swoją szansę. Ta szansa przyszła dużo szybciej chyba niż się spodziewałeś. Trenujesz z pierwszym zespołem. Dokładnie, nie spodziewałem się, że trener zgłosi się po mnie, no ale jak już dostałem szansę i tak jak już powiedziałem wcześniej, będę się starał wykorzystać i pokazać, na co mnie stać. W jakich okolicznościach się dowiedziałeś o tym, że będziesz włączony do kadry pierwszego zespołu? Tylko nie mów, że z internetu. Nie, biegaliśmy w środę z trenerem Włóczkiem, poprosił mnie tam do tyłu, do siebie i zakomunikował mi, że będę od czwartku trenował z pierwszym zespołem. Byłeś zdziwiony, że tak szybko to się stało? Lekkie zdziwienie może było. A czy miałeś już rozmowę z trenerem Bajorem na temat swojej roli w drużynie? Rozmawiałem, krótka rozmowa już była. No i w jaki sposób trener motywował to, że zostaje dołączony do kadry pierwszego zespołu? Mówił, że jeśli pokaże swoje umiejętności, no to będę mógł zaistnieć, bo on nikogo nie skreśla. W przypadku, gdy o tym, że do pierwszego zespołu został dołączony Damian Dąbrowski, trener wyraźnie powiedział, że jeszcze będzie starał się dokoptować jednego zawodnika, albo obrońcę, albo pomocnika. Czy pomyślałeś sobie wtedy, że to ciebie ma na myśli? No szczerze mówiąc, to była taka, przeszła taka myśl przez głowę, że to właśnie mogę być ja. No, nie spodziewałem, tak szczerze mówiąc, to też nie spodziewałem się, że tak szybko to nastąpi. Jak mocno liczyłeś na to, że to będziesz ty? Tak dużo procent sobie przyznawałeś na to, że to będziesz ty, czy... 30, może 40, nie więcej. A jak to tak jest, zapytam nieskromnie ciebie, czy ty spodziewałeś się, że to tobie należy się ta szansa trenowania w pierwszym zespole, dołączenia do pierwszego zespołu, czy spodziewałeś się, że ktoś inny? Myślę, że każdemu z chłopaków z młodej klasy należy się taka szansa, bo zrobiliśmy dobre wyniki, zdobyliśmy to Mistrzostwo Polski, teraz jesteśmy na pierwszym miejscu w młodej ekstraklasie, także myślę, że każdy chłopak powinien dostać swoją szansę. To dlaczego właśnie ty, a nie każdy chłopak? No nie wiem dlaczego, ja to już o to należy pytać trenera Bajora. No dobra. Czujesz się takim uzupełnieniem składu, czy samo to, że będziesz trenował z pierwszym zespołem, tobie wystarcza, czy niekoniecznie? No, niekoniecznie mi to wystarczy, bo wiadomo, jeśli się już dostało do tej pierwszej drużyny, to chce się tutaj zostać i pokazać swoje umiejętności. Ja będę walczył i starał się zostać tutaj na stałe. Wszedł do szatni po raz pierwszy. Kiedy wszedłeś do szatni pierwszego zespołu? No, to było za trenera Bulatowskiego. Jeszcze, ale chodzi mi o teraz. I Kiedy teraz miałeś pierwszy trening? w czwartek. I co, wszedłeś na luzie czy na miękkich kolanach? Nie, no bardziej na ludzie. No jak to wygląda? Większość chłopaków już znałem, także spokojnie. Czy miałeś jakiś dylemat z tym, czy mówić im dzień dobry czy cześć? Nie, takiego dylematu nie było. A w jaki sposób szatnia ciebie oficjalnie przyjęła, czy jeszcze musisz na to poczekać? Nie, to myślę, że na oficjalne przyjęcie to jeszcze muszę trochę poczekać. No dobra, jakie postanowienia noworoczne? Bo tak patrzę na ciebie, tylko by się nie objadłeś za bardzo, co? Nie, to musi być. Trzeba trzymać odpowiednią wagę. A postanowienia, no, jedno wielkie postanowienie to jest to, że jak już się dostałem, to trzeba to trzymać i nie spać stąd. Miniony rok był dla ciebie udany? No, może końcówka roku. Wcześniej z powodu kontuzji niekoniecznie Kontuzje, mogłeś rezygnować z tego, niekoniecznie, prawda? tak jest. Jak skomentujesz, bo wczoraj pojawiła się informacja, że zostaniesz dołączony do kadry pierwszego zespołu. No to wiadomo, że w przypadku wielu osób odzywała się taka typowa polska mentalność, że a, słaby jest, jedyne co ma to tylko szybkość. To jak to jest z tobą? Faktycznie tak jest, że jesteś tylko szybki? Nie, może nie będę tego komentował. Postaram się to udowodnić na boisku i pokazać im, że wcale tak nie jest. W młodej Ekstraklasie błyszczałeś w niektórych spotkaniach. Jak dobrze pamiętam, bardzo dobre spotkanie zagrałeś w meczu z Koroną Kielce. To był szczyt twoich umiejętności? No, myślę, że do szczytu to jeszcze trochę brakowało. Co takiego Patryk Bryła może wnieść do zespołu oprócz masy? No nie wiem, myślę, że dynamikę. No i trochę techniki tam można dorzucić jeszcze. Jesteś zawodnikiem obunożnym? No tam prawa, lewa, bez różnicy w sumie. A która lepsza? Prawa zdecydowanie. Pytam, ponieważ Zagłębie szuka zawodnika na lewą stronę, lewonożnego piłkarza. Myślisz, że ty będziesz tym zawodnikiem, który może, jak to się brzydko mówi, zapchać tę dziurę? No lewa noga też, niczego sobie, no. Jeśli trener będzie chciał mnie postawić na prawej albo lewej, to nie będę wybierał, nie będę wybrzydzał, tylko zagram tam, gdzie mnie trener ustawi. Wiadomo, Patryk, że jedziesz na ten obóz pierwszy już z zespołem. Ale to jest taki obóz, w którym tak naprawdę nie przekonasz do siebie trenerów, bo będziecie budować tylko wytrzymałość. Liczysz na to, że mimo wszystko zostaniesz i polecisz do Turcji, bo w meczach możesz przekonać do siebie tak naprawdę. Jeśli trener mnie zauważy w tych sparingach, co będziemy grali po obozie, to mi zagram dobrze, to myślę, że
uda mi się. Jeśli będziesz szybko biegał pod górkę na przykład, a jak to jest z twoją wytrzymałością? Bo jesteś zawodnikiem bardziej bazującym na szybkości, prawda? Ja z wytrzymałością też nie jesteś. Nie padniesz gdzieś tam. No, na pewno. Powiedz, analizujesz już sobie, z kim będziesz konkurował na tej pozycji? Nie, nie. Jeszcze. No ale patrzysz na przykład po kontuzji, wraca Szymek Pawłowski, ty jesteś zawodnikiem, który może grać na prawej albo na lewej stronie. Na lewej w tym momencie nie mamy właściwie żadnego piłkarza, no teoretycznie Adrian może zagrać. A na prawej jak patrzysz na Szymka, to co czujesz, że jest przepaść między wami, czy tak myślisz sobie, kurde, jest jednak moja szansa? Nie, Szymek jest klasowym zawodnikiem, brakuje mi do niego jeszcze chochoły trochę, no ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jesteś piłkarzem wszechstronnym, na jakiej pozycji najlepiej się czujesz? W sumie to druga linia jest tak moją mocną stroną. Środek pomocy, lewa, prawa. Najdłużej grałeś na jakiej pozycji? Najdłużej to tam u siebie grałem takiego cofniętego napastnika. I nie chciałbyś spróbować jeszcze raz? Zagłębie szuka też środkowego pomocnika. Dlaczego nie? No, nawet jeśli trener ustawi mnie na prawej albo na lewej, bądź gdziekolwiek, tam będę się starał zagrać jak najlepiej. Trener Bajer powiedział, że ci młodzi zawodnicy, którzy zostaną włączeni do kadry pierwszego zespołu, czyli wychodzi na to, że ty i Damian Dąbrowski będą takim uzupełnieniem składu. Ty się godzisz z taką rolą, że będziesz tylko takim 17-18 piłkarzem? Będę się starał udowodnić to, żeby nie być tylko tym uzupełnieniem, ale żeby bić się o ten pierwszy skład. Jaki młody zawodnik grający w polskiej ekstraklasie jest dla ciebie wzorem? Taki, który masz jakiś taki wzór, który pokazuje, że w krótkim czasie można przeskoczyć z zawodnika nieznanego? Mateusz Klich na pewno, z którym spotykałem się na boiskach w Małopolsce. Jest dla mnie takim piłkarzem, który w bardzo krótkim odstępie czasu przebił się do pierwszego zespołu. Ty jesteś, czekaj, jak się pomylę, to mnie poprawię, wychowankiem Krakusa Nowochuta? Tak jest. No i ktoś z tych chłopaków, którzy grali z tobą, przebił się gdzieś oprócz ciebie? Kolega mój w Krakowi na bramce. Tak to większość, tak trzecia, czwarta liga. A któryś był taki, miał taki talent, że predestynował go do gry w Ekstraklasie i nie zrobił kariery, czy? Był, ale nie chciał mu się trenować i sobie olewał. A teraz nad tym ubolewał. Dobrze, że o mnie nie mówi, że mi się też nie chciał trenować. To co, jakie cele na najbliższe tygodnie, oprócz tego, żeby się załapać do kadry pierwszego zespołu na stałe? Jakie cele? No, najważniejszym celem będzie utrzymanie się pierwszego zespołu w Ekstraklasie. To chyba jest takim głównym celem. Jak wychodzisz na boisko w Mundial Ekstraklasie, macie coraz liczniejszą publiczność ze względu na to, że osiągacie, tak jak wspomniałeś, bardzo dobre wyniki. Szacunek za to dla was. A jak wyjdziesz, czego tobie życzymy? Pierwszy mecz z Piastem Gliwice, na przykład 70 minuta, wchodzisz z ławki rezerwowych, 10 tysięcy ludzi na trybunach. To co, ugną się kolana, czy będziesz jeszcze dodatkowo zmotywowany? Myślę, że na pewno się nie ugną. Myślę, że dodatkowo jeszcze zmotywowany do tego, żeby coś pokazać. No dobra, to trzymamy kciuki, żebyś wszedł w tej 70 minucie, albo najlepiej od początku i po meczu się spotkamy, to tutaj zobaczymy. Dobra? Nie, dziękuję. Podziękuję po meczu. No oby, bramką.